Jest takie powiedzenie strach jest złym doradcą. Niby wszyscy to wiemy, niby zdajemy sobie sprawę, że tak, że jest w tym powiedzeniu dużo prawdy. Niemniej chętnie ulegamy lękom, chętnie poddajemy się takiej narracji, która ma wywołać w nas panikę. Chociaż wiemy, że Wtedy zachowania nasze, wtedy decyzje nasze nie zawsze mogą być racjonalne, ponieważ strach jest złym doradcą. Wiedzą o tym również politycy, wiedzą również ci, którzy rządzą do poszerzenia wpływów, poszerzenia obszaru własnej oddziaływania, własnego oddziaływania, poszerzenia swojej władzy już nie nad poszczególnymi grupami społecznymi, już nie nad poszczególnymi narodami czy państwami. Poszerzenia swojej władzy i zarządzania globalnego. Mieliśmy taki przykład, i o tym, jak strach dziś ma doprowadzić nas do przyjmowania ograniczeń wolności, o tym, jak narracja lęku i paniki ma w nas wywoływać uległość, o tym właśnie dzisiaj, ale również o tym, że jest ktoś, kto może nas uwolnić od trwogi. A więc zapraszam. Seria Władcy Świata powraca z nowymi odcinkami. Tym razem przyglądamy się temu, co złego czai się za działalnością Imperiów Zuckerberga czy Altmana. Przyglądamy się również Ideologowi z Davos, Juwalowi Harariemu. Jak zdobyć ekskluzywny dostęp do dwóch odcinków cyklu, w których udział wzięli Witold Gadowski, Andrzej Nowak czy Andrzej Zybertowicz? To proste. Wystarczy kliknąć w link w opisie poniżej, wspierając naszą serię wybraną przez siebie darowizną. Nie przegap tej okazji, aby poznać prawdziwe oblicze współczesnych władców świata. Dołącz już dziś. Zapraszam Piotr Relich, reżyser. Na początku lat 70. powstała publikacja tzw. Klubu Rzymskiego, który powstał w 1968 roku. Klub Rzymski stworzony z biznesmenów, ludzi nauki, ludzi wpływowych, ludzi polityki, autorytety międzynarodowe, którzy, no właśnie, gdzieś tam w Rzymie spotykali się i radzili, jak uratować świat, bo ten świat zmierza do katastrofy. Na początku lat 70. opublikowali oni raport pod tytułem Granice Wzrostu. Nie będę analizował szczegółowo tego raportu, niemniej w tym raporcie sprzed 50 kilku lat czytaliśmy, że po pierwsze, nastąpi przeludnienie świata, że po prostu rodzi nas się za dużo, podwojenie liczby ludności do 2020 czy 30 roku. Wtedy było chyba 4 miliardy, w związku z tym szacowano, że tych ludzi będzie 7-8 miliardów. Następnie, że w ciągu 20 lat skończą nam się surowce energetyczne, skończą się paliwa kopalne, zabraknie ropy, zabraknie gazu, że grozi nam potworny kryzys przemysłowy. Następnie, że będą poszerzały się gręce obszary ubóstwa, ludzie będą głodowali, ponieważ rolnictwo nie będzie w stanie zaspokoić rosnących ciągle potrzeb rosnącej ciągle ludności. Tych, tych analiz było sporo, natomiast wszystkie one wszystkie one zakładały to, że będzie coraz gorzej, że musimy przeciwdziałać co należy zrobić. Przede wszystkim ograniczyć liczbę rodzących się dzieci, żeby ograniczyć tą populację, to jest pierwsza sprawa. I druga rzecz, żeby ograniczyć wzrost przemysłowy, ograniczać produkcję przemysłową że to będzie coś katastrofalnego, jeżeli tego nie zrobimy. Po 50 latach widać, że wszystko to, co postulowali panowie z klubu rzymskiego, było błędem. Oprócz jednego, Właściwie oprócz dwóch elementów. Ten pierwszy element, o którym mówiłem, podwojenie się liczby ludności. Tak, nastąpiło. To była jedna prognoza, która się sprawdziła. Ludzi jest dziś dwukrotnie więcej niż wtedy, kiedy powstawał raport klubu rzymskiego raport pod tytułem Granice wzrostu. I, jed, I druga rzecz się sprawdziła. Wszystkie pozostałe się nie sprawdziły. Otóż rosnąca produkcja przemysłowa spowodowała w, wbrew pozorom wzrost zamożności ludzi w skali globalnej. W związku z tym znikały obszary biedy. Dwa, mechanizacja rolnictwa i naukowe sposoby wzrostu. Produkcji żywności. Nauka, która była wprzęgnięta w, w, w proces produkcji żywności, doprowadziła do trzykrotnego wzrostu uprawy zbóż i pozyskiwania z tych obszarów uprawianych plonów, co spowodowało, że, że skutecznie ograniczono miejsca, gdzie ludzie umierają z głodu na ziemi. Pozostałe rzeczy, właśnie to rosnąca, rosnący wzrost przemysłowy doprowadził do bogacenia się ludzi, do produkcji coraz tańszych przedmiotów, które były coraz bardziej dostępne dla szerszych grup społecznych. Życie stawało się wygodniejsze. Odkryto nowe złoża paliw kopalnych i surowców energetycznych. Stąd nie nastąpił kryzys energetyczny w takiej skali, w jakiej, w jakiej prognozowali eksperci klubu rzymskiego. Naukowcy dziś nie zostawiają suchej nitki na tym fejkowym y, raporcie, nazywając go amatorszczyzną, a nazywając go naiwnym, zabobonnym prorokowaniem y, i itd. Tak Ale w klubie rzymskim tam powstała też idea bardzo istotna i ona obok tych, tego pierwszego wskaźnika, który... Jest, się sprawdził, który był właściwy i który był celny, mianowicie podwojenie liczby ludności na świecie. Ten drugi, już nie wskaźnik, ale wniosek z konkluzji był taki. Wtedy, 50 lat temu. Ponieważ grozi nam katastrofę, ponieważ grożą nam straszne rzeczy na świecie głód, ubóstwo, nędza. I tak dalej, i, i straszne zmiany środowiska, zniszczenie środowiska naturalnego, wyczerpanie zasobów kopalnych i tak dalej, musimy zrobić jedną rzecz. Żeby przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym zjawiskom, musimy powołać rząd światowy. Takie były konkluzje polityków, takie były konkluzje twórców klubu rzymskiego i tych ich głównych szefów, którzy tam rozdawali jakby karty, którzy decydowali o tym, w którą stronę idą ich prace. A więc powołanie rządu światowego, powołanie globalne, globalnego systemu zarządzania mogło doprowadzić, mogło zapobiec katastrofie, do której zmierzał świat. Po upływie 50 lat, tak jak powiedziałem, żadne z prognoz się nie sprawdziły, oprócz tej prognozy, prognozy populacyjnej i oprócz tej drugiej konkluzji, która zakładała powstanie rządu światowego. Ten, ta, te ambicje powołania międzynarodowego zarządzania w skali globalnej ciągle istnieją. Widzimy to w, w, w światowym forum ekonomicznym, widzimy to w coraz większych, rosnących aspiracjach organizacji ponadnarodowych. Nadnarodowych, których władze nie mają żadnego mandatu demokratycznego, których szefowie i wypowiadający się ludzie nie mają absolutnie żadnej legitymacji demokratycznej do tego, żeby zarządzać naszym życiem, a robią to bardzo skutecznie. Robią to również przez kolejną politykę strachu, zastraszania. Siania trwogi, mianowicie zmianami klimatycznymi. Tak, to zmiany klimatyczne, to jest to, że Ziemia się usmaży, jest tym elementem, który ma spowodować w nas uległość i posłuszeństwo. Międzynarodowe gremia przemysłowe, międzynarodowe gremia polityczne, aktywiści wślad za nimi sponsorowani hojnie przez bogatych filantropów, którzy uzyskują dzisiaj status półbogów, status jakichś takich demiurgów, którzy ponad narodami, ponad międzynarodowymi organizacjami są w stanie realizować swoje cele, prorokować wizje, ogłaszać programy, zarządzać zmianą cywilizacyjną. I jak widzimy, choć wydaje się nam coraz bardziej, coraz więcej ludzi wie o tym, że coś tu się nie zgadza, że te ich prognozy kompletnie się nie sprawdzają, bo przecież mieliśmy na początku naszego stulecia, naszego tysiąclecia, bodaj w 2006 czy, czy 2005 roku, Al Gore prorokował, że, ocean, że wszystkie lodowce się roztopią na tyle, że że podnoszący się poziom oceanów doprowadzi do zalania wysp, i mieliśmy tu kolejne wskazania: Wyspy Marszala gdzieś na, na różnych archipelagach miały się zapadać. Tam woda miała się podnosić i, i rzeczywiście spowodować, że te wyspy zapadną się. Mieliśmy również informacje o tym, że na oceanach coraz więcej będzie tajfunów. Ogromne huragany będą pustoszyły Ziemię, i rzeczywiście każdy taki kataklizm pogodowy, który wydarzał się w ciągu ostatnich 20 lat, był przypisywany temu, że właśnie jest to efekt cieplarniany, jest to efekt tego, że ludzie w sposób niekontrolowany emitują do atmosfery CO2 i ten dwutlenek węgla powoduje globalne ocieplenie, powoduje zmiany klimatyczne. Gdy powstała grupa naukowców, którzy mówili halo, halo, z tym, z tym globalnym ociepleniem chyba nie jest tak, Ponieważ i zaczęli na podstawie m, długich e, pomiarów, w takim długim okresie wstecz e, sprawdzać. Jak wygląda to globalne ocieplenie, No to mamy tutaj zaskakujące odczyty. Otóż się okazuje, że w latach 30. Um, ubiegłego stulecia, XX wieku, prze, między, w okresie międzywojennym, przed II wojną światową, temperatury były o 2,5 stopnia wyższe niż dzisiaj. Że porównując to z tamtym okresem, dziś mamy schłodzenie klimatu. Potem, e, no. Potem w latach 70., kiedy właśnie mamy ogromny wzrost uprzemysłowienia, kiedy przemysł pracuje pełną parą, jeszcze nie ma wtedy tych ograniczeń emisyjnych, jest niewiele m, m, tych postulatów o oczyszczaniu środowiska. W latach 60-70 następuje. Uwaga, schłodzenie, tak, następuje taki dołek w odczycie temperatur, potem jest delikatny wzrost i dzisiaj mamy informację taką, że rzeczywiście temperatura nieznacznie wzrosła. Natomiast patrząc w, szerszych, w, takiej, w szerszej długofalowej perspektywie obejmującą na przykład już kilka milionów lat czy wiele set tysięcy lat, tak, widzimy, że temperatura na Ziemi spada, spada również poziom CO2, że kiedyś poziom CO2 był wiele Wyższy. Jednym z takich naocznych dowodów tego, że jest coraz chłodniej, jest nazwa Grenlandii. Grenlandia, czyli Zielona Wyspa. Jeszcze na początku drugiego tysiąclecia na Grenlandii kwitło życie, były uprawy, ludzie oczywiście trudnili się przede wszystkim myśliwstwem i rybołówstwem, natomiast populacja Wikingów, która tam stworzyła cywilizację na Grenlandii. Trudniła się również uprawą ziemi. Dopiero od XIV stulecia czapa lodowa zaczęła pokrywać tą zieloną wyspę, która kiedyś, 500 tysięcy lat temu, naprawdę była szumiącą tundrą, o czym świadczą odwierty. Spod tej pokrywy lodowej, wydobywane przez naukowców, widzimy tam, możemy sprawdzić, jakie żyły tam owady, jakie lasy bujne szumiały nad dzisiejszą zimną Grenlandią. W związku z tym mamy raczej ochłodzenie klimatu niż, niż ocieplenie. I właściwie mógłbym mnożyć tutaj przykłady, które podważają te główne. Pezy, te główne dogmaty religii klimatycznej, która ma budzić w nas lęk, która ma zmusić nas przede wszystkim do zachowań nieracjonalnych, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, strach jest złym doradcą, a więc musimy najpierw być przerażeni, żeby zaakceptować złe rady, a złymi radami są te wszystkie ograniczenia, które są narzucane na, na nas, na, na konsumentów, narzucane na przemysł, narzucane na gospodarkę, te wszystkie ETS-y, opłaty, potężne podatki, obciążenia, które będą Będą powodowały co? No będą powodowały wzrost ubóstwa. Dziś na świecie, dziś już w wielu krajach wysoko uprzemysłowionych, w wielu krajach Europy Zachodniej, mamy zjawisko tak zwanego wykluczenia energetycznego. Słynne opowieści o rencistach i emerytach z wysp brytyjskich, nie, których nie stać było na opłacenie rachunków za ogrzewanie mieszkania, w związku z tym wsiadali do komunikacji miejskiej, ponieważ mają komunikację miejską za darmo i podróżowali cały dzień autobusem, bo w autobusie jest ciepło, a w domu u nich jest zimno, a przychodząc dopiero mogli na kilka godzin włączyć piecyki, żeby troszeczkę podnieść temperaturę w bardzo chłodnym e, mieszkaniu. Mm, a więc... Ten rodzaj wykluczenia energetycznego, ten rodzaj właśnie ograniczeń i potężnych, restrykcyjnych opłat, które um, dziś ponosi przemysł, ponoszą ciepłownie, elektrociepłownie, drożejąca energia elektryczna, sprawia, że Sprawia, że mamy sytuację paradoksalną, bo przecież ci, którzy najgłośniej krzyczą o zmianach klimatu, o tym, że musimy natychmiast podjąć radykalne kroki, również pochylają się z troską nad ubogimi. To oni krzyczą o tym, że należy, należy wyrównać poziom życia. Oni są za równością, tylko efekt jest taki, że jeżeli wdrożone zostaną te ich pomysły, to właśnie obszary biedy Będą coraz większe, coraz więcej ludzi wykluczonych, coraz więcej ludzi ubogich, bo kto zapłaci za te idiotyzmy, kto zapłaci za te szalone projekty? Zapłacą najbiedniejsi. Bogate elity, które wprowadzają dzisiaj to w życie, którzy projektują ograniczenie emisji, no zeroemisyjność, te ocieplanie budynków, tą likwidację pieców gazowych i tak dalej, to ci sobie dadzą radę. Dla nich wzrost cen energii o 300% nie będzie żadnym problemem, bo to stanowi jakiś promil ich wydatków, ich kosztów. Natomiast dla tych, którzy, dla normalnych konsumentów, dla normalnych zjadaczy chleba, nawet w bogatej Europie, to będzie koszmar. Ta religia klimatyczna opisana została bardzo dobrze i bardzo dobrze zde, zdekonspirowany. Ten, ten idiotyczny plan bogatych elit został znakomicie zdekonspirowany w świetnym dokumentalnym filmie, który Państwu polecam. Proponuję obejrzeć go z całą rodziną podczas może tych troszkę dłuższych chwil odpoczynku. Jakie pewnie będą, będziemy mogli, z których będziemy mogli korzystać w święta. Otóż to jest film o klimacie zimna prawda. Od kilku dni dostępny jest na platformie YouTube już z polskimi napisami. W związku z tym bardzo gorąco polecam. W tym filmie między innymi Laureat Nagrody Nobla, wybitni profesorowie mm, opowiadają o tym, w jak potworne kłamstwo zostajemy wszyscy wkręceni, pokazują w długim obszarze jak zmienia się sytuacja na świecie mówią również o kosztach ale mówią również o korupcji elit mówią o tym jak dalece właśnie korzystają z tego naukowcy ponieważ filantropi i ci którzy chcą doprowadzić do tej globalnej zmiany cywilizacyjnej do tych potężnych ograniczeń sponsorują i płacą czy fundują granty na badania ale tylko takie które potwierdzają teorię zmian klimatycznych, tę antropogeniczną teorię zmian klimatycznych, że to właśnie przez rozwój cywilizacji naszej, przez rozwój przemysłu, przez ogrzewanie, emisja CO2 powoduje globalne ocieplenie. Również, również oni sponsorują potężne ruchy ekologiczne. Ja ostatnio właśnie udowadniałem, jak, jaki wpływ na orzeczenie sądu i uchylenie decyzji środowiskowej, która zezwalała na wydobycie węgla w, w kopalni Turów. Otóż cofnięcie tej decyzji środowiskowej, i ograniczenie lub zakaz wydobycia węgla w kopalni Turów zostało m.in. spowodowane wniesieniem skargi przez stronę społeczną, którą reprezentowała organizacja prawników Frank Bolt. Kiedy sprawdziłem, kto jest sponsorem organizacji Frank Bolt, no, jest ona podłączona pod taką globalną sieć kilkuset, uwaga, kilkuset organizacji pozarządowych, które zajmują się walką ze zmianami klimatycznymi, alarmowaniem, że ziemia płonie, alarmowaniem, że, że zaraz się wszyscy usmażą, marzymy i te 300 ileś organizacji ekologicznych, klimatycznych, które właśnie działają społecznie, sponsorowane są przez bogatych filantropów, jak rodzina Rockefellerów, jak rodzina Rothschildów jak inni wielcy filantropi z globalnego, z tego Światowego Forum Ekonomicznego. A więc również część tych organizacji jest sponsorowana przez European Climate Initiative, co, która jest tak zwanym, tak zwanym instrumentem finansowym niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Klimatu. Instrument finansowy niemieckiej gospodarki klimatu doprowadza do zamknięcia pośrednio sponsoruje prawników, którzy doprowadzają do uchylenia decyzji środowiskowej, w konsekwencji, co ma spowodować z, e, za, zatrzymanie wydobycia węgla w polskiej kopalni Turów. Mówiłem o tym niedawno. Przypominam to, bo nigdy dosyć, żeby. Unaoczniać, kto jakie siły stoją za tymi wszystkimi wielkimi organizacjami ekologicznymi. Jeszcze raz powtarzam, hojnie sponsorowanymi przez filantropów. Wśród nich rodzina Rothschildów, rodzina Rockefellerów i inni bardzo bogaci panowie w dobrych garniturach, ale ze złymi sumieniami. Ten film, ci naukowcy rzeczywiście. Pokazują tą zimną prawdę, uspokajają temperaturę i jednocześnie dowodzą, jak dalece sami politycy, że rządy państw są zainteresowane w potęgowaniu tej paniki klimatycznej, paniki, sianie strachu. I Powodowanie w nas, żebyśmy żyjąc w lęku, byli bardziej ulegli, bardziej byli skłonni podporządkować się arbitralnym, zupełnie nieracjonalnym decyzjom. Przed nami dyrektywa budynkowa, tak jak pewnie Państwo wiecie, w ciągu kilku lat będziemy musieli ocieplać domy kolejną warstwą, 20-centymetrową warstwą styropianu. Ale oprócz filmu, komu nie odpowiada film Zimna Prawda, kto powie, ok, no gdzieś znaleziono kilku e, dziadków, e, którzy kwestionują e, naukę o klimacie. No, dlaczego dziadków? Między innymi również dlatego, że jak ktoś jest już na emeryturze, dostał Nagrodę Nobla za swoją działalność, już na niczym mu nie zależy, już nic, nigdy on nie jest w stanie zastraszyć. Oni również mówią o korupcji nau nauki i mówią w tym filmie o tym, w jaki sposób naciska się albo tresuje się naukowców właśnie przez system y, kierowania strumienia pieniędzy tam, gdzie są badania, które mają potwierdzać y, globalne ocieplenie i wpływ człowieka na zmiany klimatu. A ci, którzy kwestionują to i pokazują, że być może coś tu się nie zgadza, nie dostaną pieniędzy. Wypowiadają się również ci dyskryminowani naukowcy. Ale jeżeli komuś nie odpowiada ten film, ktoś powie: OK, znaleziono kilku dziadków, denialistów, tak zwanych, bo to tak jak kiedyś ci, którzy kwestionowali politykę wobec COVID-u, byli nazwani antyszczepionkowcami, to ci, którzy podważają naukę o klimacie, tą fake naukę o klimacie, nazwani są denialistami. Mam w ręku Kolejną bardzo ważną pozycję, to jest potężny argument, który może ostudzić nieco emocje polityków i aktywistów, bo napisane jest przez człowieka Björn Lomborg, to jest człowiek, który jest naprawdę poważnym autorytetem uznanym również przez tych, którzy tą naukę o klimacie propagują. Dlaczego? Bo sam Björn Lomborg nie kwestionuje ludzkiego wpływu czy wpływu ludzkiej cywilizacji, naszej cywilizacji, gospodarki nie kwestionuje wpływu człowieka na emisję CO2 i uznaje, że rzeczywiście temperatura na świecie się nieco Podwyższa. Natomiast podaje szereg dowodów, mówiąc, że cała ta polityka paniki klimatycznej to jest wielki fałszywy alarm. Mówi: Hola, ludzie, opamiętajcie się. Powtarzam: Björn Lomborg, fałszywy alarm, książka wydana kilka dni temu przez Warsaw Enterprise Institute jest dostępna. Bardzo gorąco polecam. Kilka rzeczy, które w tej książce znalazłem, mnie absolutnie powaliły na ziemię. Między innymi, na przykład Okazuje się, że z, z, jedną z rzeczy, z którą sobie nie radzą ci naukowcy, którzy szerzą teorię o zmianach klimatu i o tym, że zaraz się wszyscy usmażymy, i że musimy natychmiast zatrzymać emisję CO2, i zgodzić się na ubóstwo, zgodzić się na ograniczenie transportu, jeździć na rowerach i w ogóle najlepiej nie oddychać, nie wychodzić z domu i zrezygnować z, 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 z hodowli zwierząt, Rześnych. Otóż jednym z tych argumentów, które, z którymi nie radzą sobie właśnie ci tak, tak zwani naukowcy od klimatu, to jest aktywność wulkaniczna. No, w tej chwili mamy już kolejny wybuch na Islandii najpierw w, na przełomie grudnia i stycznia. Teraz mamy znowu w lutym 3-kilometrowa szczelina, która wyrzuca lawę na 80 metrów do góry, potężny gejzer ognia z ziemi wylatuje. I, i co się dzieje? No, nagle się okazuje, że podczas takiej jednej erupcji ta ilość tego CO2 i, i, i tych wszystkich spalin, które dostają się. Tych wyziełów wulkanicznych, które dostają się do atmosfery, wniwecz obraca całą gigantyczną politykę. Ograniczeń emisji CO2, którą my w, w swoich mieszkaniach, w swoich samochodach, wygaszając kominki w domach, musimy zrobić. No więc na nas się nakłada takie obowiązki. Po czym przychodzi taki gejzer i pach! I, i kończy tą zabawę, i nagle się okaże, że zaczynamy znowu od punktu zero. Że to obniżenie temperatury, czy zatrzymanie podwyższania temperatury na poziomie półtora stopnia, no, staje się w ogóle jakąś, jakąś fikcją. Otóż aktywiści i naukowcy ci z tej sekty klimatycznej mówią tak. Oczywiście zgadzamy się, że działalność człowieka to zaledwie nieistotny ułamek produkcji CO2 w takiej globalnej gospodarce tego CO2 na świecie, ale aktywiści powtarzają, że właśnie ta niewielka ilość tego, co my wyemitujemy, czyli nawet te 3-5%, zaburza równowagę planety i odpowiada za globalne ocieplenie, ponieważ kumuluje się w atmosferze. No więc, jeżeli udowadniamy, że to, co wytwarza człowiek, jest zaledwie procentem tego wszystkiego, co się dzieje, no oni mówią, nie, no, ale właśnie to o ten procent chodzi, to ten jeden procent powoduje te straszne rzeczy. Realiści przytaczają inny przykład. Kiedy w 1991 roku wybuch wulkan Mont Pinatubo, do atmosfery dostało się 15 milionów dwutlenku siarki. Mgła ta spowodowana tym, tym dwutletkiem siarki rozprzestrzeniła się po e, całym świecie, tworząc na, w całej atmosferze i co? I stworzyła taki filtr, który spowodował odbijanie się promieni słonecznych, i w 1991 roku zanotowano przez 18 miesięcy obniżenie się temperatury na Ziemi o 1 stopień, e, o 1,5 stop stopnia Fahrenheita. Czyli do czego zmierzam? Okazuje się, że to jest też ta. Ta, ta pycha ludzka, ta, to poczucie m, tych globalistów, którzy mówią: tak, my odpowiadamy za Ziemię, jesteśmy w stanie kontrolować wszystkie procesy, zrobimy tak, że wszyscy będą ludzie, jak będzie wirus, to wszyscy będą zaszczepieni, będą chodzili w maseczkach. Jak, żeby nie ocieplić, żeby nie, nie powodować globalnego ocieplenia, kataklizmów, tych tajfunów, tego topnienia się, tej pokrywy lodowej, to my, uwaga, wszyscy m, m, będziemy siedzieli w zimnych mieszkaniach i przestaniemy jeździć samochodami, e, po po to, żeby obniżyć ten jeden stopień. Bir Lomborg, autor książki, śmieje się z tego. Właśnie pokazując to, jak dalece nieprzewidywalna jest przyroda i jak dalece człowiek nie ma, nie ma wpływu na te wszystkie procesy, albo jak znikomy nasz jest wpływ, i mówiąc, że dziś nakładając sobie te potworne, restrykcyjne ograniczenia, przypominamy takich na przykład działaczy, którzy mówią tak: należy radykalnie obniżyć ilość ofiar śmiertelnych, które są spowodowane na skutek wypadków samochodowych. No, faktem jest, straszną rzeczą. Kiedyś, pamiętam, w latach, na początku lat, w pierwszej dekadzie, Lat 2000 w Polsce na skutek wypadków samochodowych ginęło 45 tysiąca osób. Dzisiaj jest to zdecydowanie mniej. W Stanach Zjednoczonych każdego roku ginie 40 tysięcy ludzi skutek wypadków samochodowych. No i co? My mamy się zgadzać? Mamy tą potworną hekatombę istnień ludzkich akceptować? Jako działacz hmm, walki o uratowanie ludzi, którzy padają ofiarami wypadków samochodowych, postuluje, żeby obniżyć hmm, tą szybkość samochodów do 5 km. I wyposażycie wszystkie, obudować je 20-centymetrową warstwą gąbki i pianki styropianowej. Wtedy ograniczymy do zera, do zera wypadki śmiertelne, wypadki samochodowe, jeżeli ograniczymy prędkość samochodów do 5 km. Brzmi to absurdalnie? Tak natomiast jak ktoś nam mówi mamy ograniczyć mamy doprowadzić do zero emisyjności mamy obudować domy nasze styropianem mamy wygasić kominki mamy nie jeździć samochodami tylko elektrycznymi i tak to wtedy osiągniemy tą zero emisyjność ale tylko w Europie. A Chiny będą kopciły Stany Zjednoczone i inni, i mają to gdzieś. Otóż Bjorn Lemberg śmieje się z tych, z tych pomysłów, tych drakońskich ograniczeń. Mówi: hola, to jest fałszywy alarm. I na koniec: zarządzanie strachem. Politycy wiedzą, jak można wykorzystać. Jesteśmy w okresie triduum paschalnego. Za chwilę staniemy w perspektywie Golgoty, w perspektywie ofiary y, krzyża Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowanie, straszliwa tortura, jaką w, w cesarstwie rzymskim fundowano skazańcom, ludziom nieprawomyślnym, których skazywano na karę śmierci, skazywano właśnie w tak okrutny sposób. Ta okrutna tortura była e, elementem zarządzania strachem. Miała spowodować taki rodzaj paniki, taki rodzaj lęków ludzi, że utrzymywać ich w posłuszeństwie. Stara, e, stara zasada. E, tym, co. Uwalnia nas od trwogi tym, co powoduje w nas i sprawia, że możemy wrócić do racjonalnego myślenia, odrzucić ten lęk. Nie odrzucić zachowań racjonalnych, ale odrzucić nieracjonalny lęk. Jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa. Nagrywam ten program w Wielki Czwartek, za chwilę Tryduum Paschalne, za chwilę Golgota, Krzyż, Ciemna Jucznia. Wielkiej Soboty i radość Zmartwychwstania w rezurekcji Gdzie będziemy śpiewali Alleluja Jezus Chrystus Uwalnia nas od trwogi Od Każdej trwogi, od każdego lęku jest w stanie wyprowadzić nas z, z najczarniejszego przerażenia. To On wziął na siebie nasze grzechy, otworzył nam niebo, i w tej perspektywie, patrząc na świat, na nasze życie, stajemy się spokojniejsi. Wiemy, że dobry, miłosierny Bóg. Czuwa nad tym światem tak, jak czuwał nad narodem wybranym, tak jak przeprowadzał Go przez wszystkie potężne, potworne doświadczenia, że zaufanie Bogu i ufność w Boże miłosierdzie przeprowadzi w nas, przeprowadzi nas przez najciemniejsze momenty tego życia osobistego, tego upadania w grzech, ale tego również, co dzieje się w perspektywie społecznej, narodowej i globalnej. Także. Przed nami święto, które wyzwala nas z lęku, kruszy kajdany, kruszy mury, kruszy grób, otwiera nas na radość zmartwychwstania i życia wiecznego, czego Państwu serdecznie życzę.